Witam serdecznie wszystkich, ja nazywam się Bartosz Durma, ze mną jest moja koleżanka Pamela Felinczak. Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich do udziału, wolontariuszy do udziału w konkursie zatytułowanym Gala Dobrych Serc. Gala Dobrych Serc to przedsięwzięcie, które ma na celu docenienie wolontariuszy z Włocławka za ich dobre serce. Każdy wolontariusz, każdy społecznik, który wykonuje codziennie pracę na rzecz społeczeństwa, który czuje się niedoceniony, niezauważony, może w ten sposób pokazać, że pomaganie jest cool. Zgłaszać do konkursu się można do 29 lutego na dwa sposoby. Poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie jej skanem na adres e-mail galadobrychserc@gmail.com albo wypełniając zgłoszenie internetowe poprzez aplikację formularzy Google i prosto formularz trafia do nas. My patrzymy, oglądamy i w ten sposób jesteście w konkursie właśnie w Gali Dobrych Serc. W ramach całego przedsięwzięcia organizujemy także zbiórkę dla podopiecznych Fundacji Samotna Mama. Zbiórka trwa do 15 marca 2016 roku na terenie instytucji włocławskich szkół i miejsc, które wyrażą wolę jej zorganizowania. Aby przystąpić do tej zbiórki, wystarczy odesłać do nas na nasz adres e-mail informację o tym, że chcą Państwo, że chcecie zorganizować zbiórkę właśnie w takim, a nie innym miejscu. Natomiast my w ciągu kilku dni najpóźniej dostarczymy do Was wszelkie materiały promocyjne oraz karton umożliwiający przeprowadzenie tej zbiórki. Z Państwa strony nie musicie mieć ponosić żadnych kosztów. Wszelkie niezbędne materiały organizujemy i zobowiązujemy się dostarczyć my. Finał całego przedsięwzięcia odbędzie się 11 marca Centrum Kultury Browar B, początek o godzinie 17:00, to wtedy właśnie nastąpi uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród dla laureatów konkursu, a co najważniejsze, i na gali pojawią się włocławscy lokalni artyści, będą to zespoły muzyczne, wokalne, soliści, chórzyści oraz duety, a także pojawią się goście specjalni, na których szczegółów na razie zdradzać jeszcze nie chcemy. Wejściówki będzie można odebrać za kilka dni w Centrum Kultury Browar B lub bezpośrednio u organizatorów, czyli właśnie u nas. Każdy wolontariusz dostanie pamiątkowe gadżety oraz dostanie honorowy dyplom potwierdzający jego uczestnictwo w konkursie. A co najważniejsze, w ramach całego konkursu właśnie po zgłoszeniach, czyli od 1 do 8 marca, odbędzie się głosowanie na stronie promocjewoclawskie.pl i to internauci zadecydują, który wolontariusz będzie tym według nich najlepszym wolontariuszem i zdobędzie statuetkę, ale pamiętajcie też, że każdy wolontariusz zostanie nagrodzony, żaden wolontariusz nie zostanie pominięty. Jeszcze raz gorąco zachęcamy do uczestnictwa w konkursie. Naprawdę warto. Zapraszamy.